Dlaczego boimy się spowiedzi? Lista odpowiedzi na to pytanie jest naprawdę bardzo długa. Z jednej strony wstydzimy się popełnionych przez nas grzechów. Po drugie, nie do końca wiemy, jak zareaguje ksiądz. Czy będzie gwałtowny, zdenerwuje się, czy raczej przemilczy to, co jest dla nas ważne. No i poza tym, chcemy się nawrócić, ale jednak coś nas blokuje. Pragniemy świętości, ale ciężko jest nam się wycofać z tego, w co zabrnęliśmy. Dlatego powstaje pytanie, co zrobić, aby zmniejszyć lęk przed spowiedzią. Musimy wiedzieć, do kogo idziemy. Ponieważ jeśli będziemy traktowali Boga jako niedoinformowanego sędziego, to na samą myśl o spowiedzi będziemy drżeć. A przecież jest na odwrót. Bóg jest wszechwiedzący i miłosierny. On zna nas lepiej niż my sami. Nawet potrafi zdecydowanie lepiej zinterpretować nasze czyny. A ta świadomość, że już Bóg o tych grzechach wie, zmniejsza napięcie i powoduje, że my, tak możemy poniekąd powiedzieć, już otrzymaliśmy to przebaczenie, o ile żałujemy, tylko potrzebujemy usłyszeć je na własne uszy. Bardzo pomocnym w zmniejszeniu spowiedziowego strachu jest stworzenie odpowiedniego klimatu. Jako ludzie po prostu lubimy mieć kontrolę nad swoim życiem. I tak jak nie wpłyniemy na naukę, która zostanie wypowiedziana przez spowiednika, tak możemy po prostu się do tego sakramentu przygotować. I już samo nauczenie się na pamięć grzechów, aby nie musieć na bieżąco doprecyzowywać, już bardzo pomaga, bo ani nie powiemy za dużo, ani za mało. Poza tym warto pójść wtedy, kiedy nie ma dużej kolejki, bo kiedy obracamy się w tył i widzimy, że wiele osób na nas czeka, to powoduje strach. Poza tym nie warto spowiadać się w trakcie mszy świętej, dlatego że nasze słowa czy spowiednika mogą być zagłuszone przez organy. No i poza tym wybierzmy dobrych spowiedników. To jest trochę jak z remontem, że kiedy zabieramy się do remontu mieszkania, to wiemy, żeby wykonać różne rzeczy, potrzebujemy różnorodnych narzędzi. Tak samo jest z naszym wnętrzem, że potrzebujemy dostosować do naszego stanu ducha konkretnego człowieka z jego temperamentem, z różnymi duchowymi umiejętnościami. Dlatego jak widzimy, od dobrego przygotowania naprawdę dużo zależy.